Cześć moi drodzy. Dzisiaj w wesołej lekcji porozmawiamy na temat legend. Dowiemy się, albo przypomnijcie sobie, co to legenda. Przy okazji, co to wyraz bliskoznaczny. I opowiem Wam legendę o Lechu, Czechu i Rusie. To zapraszam. Co to jest legenda? O, teraz każdy w pamięci szuka. I co? Legenda to słowo o kilku znaczeniach. Inaczej wyraz wieloznaczny. Ma wiele znaczeń. Tutaj wymieniłam trzy, a zajmiemy się jednym z nich. Po pierwsze, legendę możemy zobaczyć na każdej mapie. To właśnie legenda mapy jest jakby opisem wszystkich symboli, które na mapie się znajdują. Czyli krótko mówiąc, legenda tego typu objaśnia symbole użyte na mapie. Wszystkie obiekty tego samego typu, tego samego rodzaju, na przykład muzea, kina, są oznaczone na większości map tym samym znakiem, żeby było prościej. Tak, bo mapa jest mała, popatrzmy sobie, i nie dałoby rady tak wyraźnie wszystkiego opisać, więc jest takie małe okienko na dole albo na górze mapy, czy z jej boku, i tam te wszystkie oznaczenia są wyjaśnione. Ale słuchajcie, legenda to możemy też powiedzieć o osobie, o postaci otoczonej niezwykłą sławą. Tutaj akurat jest Ronaldo, legenda piłki nożnej, ale też są legendarne Pokemony. Wiecie przecież, tak? A my dziś zajmiemy się legendą jako gatunkiem literackim. Jest to opowieść o bohaterach, miejscach oraz wydarzeniach, w których przeplatają się fakty historyczne z elementami fantastycznymi, tymi, które lubię najbardziej, czyli na przykład smoki, bazyliszki i różne takie dodatkowe cuda. Tutaj mamy definicję, zebrane właśnie tego pojęcia legenda. Legenda opowiada o czymś, co podobno zdarzyło się dawno, o czym należało pamiętać i pamiętano. Opowieść przodków daleki. Dziad przekazywał wnukowi, a wnuk swoim wnukom. Niepisana, nieznająca druku, szła legenda przez wieki. Pamięta minione dzieje, jest podobna do bajki, ale bajką nie jest. Tutaj bardzo ważna rzecz. Legendy były opowieściami mówionymi, przekazywanymi właśnie z pokolenia na pokolenie. Nie były spisywane. I tu mamy ze słownika terminów literackich również definicję. Legendy to opowieści dotyczące życia jakichś niezwykłych osób, nie zawsze historycznych, no też na przykład świętych. Łączą w sobie elementy fantastyczne i rzeczywiste. I to jest najważniejsze. Historia i wyobraźnia, tak? To się łączy właśnie w legendzie. Mamy jeszcze ze słownika języka polskiego definicję. Legenda to opowiadanie fantastyczne, przeważnie o postaciach lub wydarzeniach historycznych, oparte zwykle na podaniach, czyli wierzeniach ludowych, pełne niezwykłości i cudowności. Na przykład opowiadania z życia świętych. Jeden z bohaterów może mieć jakieś cudowne moce nadprzyrodzone, tak? To jest właśnie... To będzie właśnie charakterystyczne dla legendy. Jak już zasypałam Was tymi różnymi definicjami, to teraz mamy najprostsze pojęcie tego, jak możemy najłatwiej powiedzieć. Legenda to takie opowiadanie, w którym jest trochę prawdy i trochę fantazji, jakichś nadprzyrodzonych rzeczy, fantastycznych, magicznych. I tutaj wymieniłam legendy polskie, takie najbardziej znane, legenda o Lechu, Czechu i Rusie, którą za chwilę się zajmiemy. Legenda o popielu, co go myszy zjadły. Legenda o Wandzie, co Niemca nie chciała. Legenda o smoku wawelskim, bardzo lubię ją, ale najbardziej lubię legendę o bazyliszku. Jest jeszcze legenda o panu Twardowskim. Kto zna, ten wie. Będzie się pojawiał księżyc i lot na kogucie. I tutaj taki schemat. Pani ma
Małgorzata Górka bardzo ładnie to przedstawiła, że najważniejsze, czyli w legendzie, łączą się elementy fantastyczne i realistyczne, czyli taka prawda historyczna razem z nadprzyrodzonymi rzeczami, elementami. Jest to opowieść ludowa, przekazywana najczęściej ustnie, wtedy jeszcze z pokolenia na pokolenie. Dotyczy historycznych miejsc, osób i wydarzeń, na przykład powstania miast, powstania państwa, zaraz o tym będziemy mówić. Tematem mogą być o właśnie początki państwa, miasta, pochodzenie i zjawisk przyrody, bo w ten sposób ludzie sobie różne rzeczy starali się wytłumaczyć. No i tutaj to są przykłady. O Wandzie, co nie chciała Niemca. No i legenda moja o bazyliszku i tej właśnie bazyliszek sobie siedzi. Znalazłam też, przygotowując te lekcje, taką fajną mapę myśli, którą uczniowie pewnej szkoły zrobili. I tu macie wyraźnie, że legenda, akcja dzieje się w określonym czasie, najczęściej no to oczywiście czasy historyczne, postacie fantastyczne, postacie historyczne spotykają się w niej. I w takie wymyślone całkowicie, fabuła jest fantastyczna i ta łączy się z tą prawdziwą historią. Tak? Także to są najważniejsze rzeczy. A teraz Lech, Czech i Rus. W dawnym wieku słowiańskie plemiona żyły w dobrobycie i zgodzie ze sobą, aż trudno uwierzyć, prawda? Zamieszkując dalekie kraje. Na ich czele stali mężni bracia. Lech, Czech oraz Rus. Władcy ci byli zarówno mężni w boju, jak i mądrzy we władzy. Poddani wiedli wspaniałe życie, ciesząc się dobrobytem, jaki nastał za panowania właśnie tych trzech braci. Słowiańskie plemiona szybko zaludniły obszar, którym rządzili i słuchajcie, zaczęło im brakować pożywienia. Było już ich tak wiele, ten teren zajmowany przez nich był za mały. Należało coś zrobić. Z tej przyczyny właśnie bracia zwołali naradę, na której nie zabrakło ich rodziny i przyjaciół. Pomysł władców nie przekonywał ludzi, jednak zważając na trudną sytuację, postanowiono opuścić krainę i poszukać odpowiedniego miejsca do osiedlenia się. Aż kilka dni trwały przygotowania do tej wyprawy, ale no, ponieważ już nie można było tego odwlekać, trzeba było wyruszyć. No i tak to się rozpoczęło. Pozostawili swoje dawne miejsca zamieszkania i domy i wyruszyli. Młode kobiety z dziećmi i starcy jechali na wozach, by nie opóźniać marszu. Z przodu i z tyłu wielkiego orszaku szli zbrojni, aby móc chronić ludność i to, co ze sobą wieźli, czyli te dobytki, wszystko, co zabrali, tak? Nieznane krainy często budziły w ludziach strach. Podróż przez ciemne gąszcze, gdzie czają się różne stwory, nie należy przecież do najbezpieczniejszych. I tak podróż, wiadomo, nie była lekka. Często napotykano rzeki, trzeba się było przez nie przeprawiać. I trzeba było się bronić przed wilkami, no ale wszyscy wierzyli w swoich królów, w swoich władców, ci poddani i bardzo chętnie za nimi podążali. Przez całą podróż gorliwie modlili się do bogów o bezpieczne dotarcie do celu. Mijały tygodnie, aż wreszcie ujrzeli wielkie obszary żyznych równin. Gdy nadszedł czas postoju, Rus przemówił do swoich braci. Ludzie moi są już zmęczeni trudami tych poszukiwań. Wiem, że tutaj będzie nam dobrze. Tu właśnie będzie nasza osada. Na tych równinach powstaną nasze domostwa. No i jak zdecydował, tak się stało. Czech i Lech pożegnali się z bratem, składając przy tym obietnicę, że jeszcze się spotkają. Pozostali bracia ruszyli w stronę słońca, które akurat było w zenicie. Zobaczcie, jaka piękna, taki piękny kadr filmowy. Bracia Czech i Lech wybrali tę drogę właśnie ze względu na Czecha, który lubił promienie słoneczne i ich ciepło. Podróżowali znowu wiele dni, aż ich oczom ukazały się góry. No i tam rozbili obóz. Czech spoglądał z podziwem na wysokie góry i rzekł do brata: ukochałem ciepło słońca, gdzie będę mógł być bliżej niego. Właśnie tu, na tych wysokich górach. Ziemie tu są żyzne, więc dalej, bracie, musisz podążać sam. Ja i mój lud osiedlimy się tutaj. Lech wiedział, że musi dalej szukać miejsca dla swojego ludu.
Jednak trudno było rozstawać mu się z bratem. Nadszedł w końcu dzień, w którym pożegnał Czecha. Zanim jednak odjechał w swoim kierunku, przypomniał bratu o złożonej przez trzech braci przysiędze, że jeszcze się spotkają. I tak Lech ruszył w dalszą drogę. Po wielu dniach marszu, gdy rozbijano obóz, Lech rozglądał się uważnie po całej okolicy. Może wreszcie znajdzie coś dla siebie. Spodobał mu się, o nareszcie, spodobało mu się. Spodobał mu się widok rzek, w których było mnóstwo ryb, lasy, w których było dużo zwierzyn i żyzne ziemie, których pozazdrościliby mu bracia. Spoglądając na swój lud, widział zmęczenie i wyczerpanie tą długo już trwającą podróżą. Postanowił więc przemówić. To koniec naszej podróży. Tu zbudujemy naszą osadę. W głębi duszy mam pewność, że to jest nasze miejsce i tutaj powinniśmy zostać. Lud Lecha, mimo iż ufał temu, co decyzji, jaką podjął król, był bardzo religijny, słuchajcie, i czekał, żeby jakby bóstwa dały jakiś znak, że na 100% to właśnie tutaj ma być nasza nowa, nasz nowy dom, nasza nowa ojczyzna. I w tej właśnie chwili nad ich głowami rozległ się wrzask. Wszyscy unieśli głowę i ujrzeli wielkiego, majestatycznego orła o mieniących się białych piórach. Wielki ptak właśnie lądował w swoim gnieździe na szczycie wielkiego dębu. To był niesamowity widok, ujrzeć tak pięknego białego orła na tle czerwonego zachodzącego słońca. Wszyscy dostrzegli w tym właśnie ten znak od bogów, na który czekali i którego tak pragnęli, że to tutaj będzie dla nich dobre miejsce. Tam, gdzie początkowo rozbito obóz, wyrósł ogromny gród. Na pamiątkę orła, który zwiastował im koniec podróży, nadano osadzie kształt orlego gniazda. Gród nazwano Gnieznem, a biały orzeł na czerwonym tle od tamtej pory był godłem rodu Lecha, a następnie całego narodu polskiego, który wywodzi się z tego właśnie rodu. Tadam, koniec tej legendy. Teraz sobie ją omówimy, żeby upewnić się, że na 1000% jest to legenda, czy ma wszystkie elementy, które legenda określają. Tak, przypominam, że gatunek literacki legenda zawiera w sobie elementy rzeczywiste, czyli fakty, i elementy fantastyczne. Odnosi się do wydarzeń lub postaci historycznych, objaśnia istotne wydarzenia dla danej społeczności lub nawiązuje do postaci, które odegrały w dziejach ważną rolę. No i co? Lech, Czech i Rus, trzech braci. Lech jako taki ojciec narodu polskiego. Zgadza się, tak? Istotne wydarzenia, czyli założenie pierwszego grodu polskiego, stolicy, i skąd wziął się nasz herb, który tak wygląda, prawda? Biały orzeł na czerwonym tle. To się zgadza? Zgadza, czyli to chyba będzie jednak legenda. Czas akcji. Akcja toczy się w czasie legendarnym, jednak odnosi się do początków istnienia państwa polskiego. Elementy historyczne. Można wskazać Wartę i Gniezno, a także sąsiadujące z Polską państwa Czechy oraz Ruś. Wątek główny, no ta legenda wyjaśnia, w jaki sposób powstało Gniezno i polskie państwo, a także dlaczego godłem Polski jest Biały Orzeł. I mamy tutaj bohaterów, Lech, który był założycielem grodu Gniezna, i bracia Lecha, Czech oraz Rus. Czyli co? Ta historia o Lechu, Czechu i Rusie zdecydowanie jest legendą, prawda? No i jeszcze krótkie, czeka nas podsumowanie. Legenda to takie echo przeszłości. Opowiada o powstaniu miast, państw, narodów całych, mówi o ważnych zdarzeniach z ich dziejów, po to właśnie, żeby je wyjaśnić, żeby nie zagubiły się w mrokach przeszłości. Występują równocześnie realizm, czyli fakty, i fantastyka. Często pojawiają się tam postacie historyczne i autentyczne miejsca, tak jak tutaj mieliśmy Gniezno, to faktycznie istnieje. Jest to utwór epicki, przekazywany był zawsze ustnie i w legendach występuje to, co lubię najbardziej, czyli cudowne działanie sił nadprzyrodzonych. Tak jak tutaj ten znak, że orzeł nagle się pokazał. Pamiętamy. Podsumowanie ostateczne, przygotujcie się. Legenda jest to fantastyczna, czyli wymyślona opowieść ludowa. Ludzie przekazywali ją ustnie z pokolenia na pokolenie. Dotyczyła powstania miast lub nawet całych narodów. Legendy często opowiadają o tym, jak powstało jakieś państwo albo miasto, lub po prostu są związane z ich historią. I bardzo ważna rzecz,
Łączą się z nimi elementy fantastyczne. Po tym poznacie, że jest to legenda. Jeśli będą fakty, właśnie może historyczne i jakieś nadprzyrodzone, cudowne moce, to wiemy, że jest to legenda. Nie pomylimy z niczym innym. Słuchajcie, legenda głosi, że jeżeli klikniecie przycisk i do subskrybowania i będziecie obserwować mój kanał, to coraz więcej fantastycznych, wesołych lekcji pojawi się. Także bardzo proszę, dajcie łapkę w górę, ciśnijcie, że chcecie subskrybować i spotkamy się niedługo na kolejnej wesołej lekcji. Życzę Wam fantastycznego dnia. Do zobaczenia.